Witam, pozdrawiam serdecznie. Przejdziemy od pogawędki historycznej, gdyż ja poza lasem zajmuję się historią. Dzisiaj omówimy ostatnią ofensywę III Rzeszy, czyli Waffen ze Stotenkopf, Leibstandar, Delta Reich, Viking, operacja Konrad 1, Konrad 2, Konrad 3, odbicie Budapesztu, czyli wiosenne przebudzenie, 6-16 marca 1945 roku. Siły zbrojne III Rzeszy podjęły na Budapeszcie obronę Dunaju, ponieważ tam były cenne złoża ropy, a Węgry to w 1945 roku to ostatni sojusznik Adolfa Hitlera w Europie, nie licząc Japonii, ale Japonia ona była zbyt daleko, a Włochy nie były zbyt bitne do walki. Polecam książkę i wydawnictwo Napoleon Faust z krainy gasnącego słońca. Naprawdę można się wiele dowiedzieć o tej bitwie. Tak samo jak o bitwie na przedporach Warszawy w okolicach Razimina, jeśli dobrze pamiętam. Ogólnie w pierwszych tygodniach ofensywy wiosenne przebudzenie dywizja Leibstandarte Adolf Hitler i Totenkopf wbiła się klinem na 30 km w głąb rosyjskich pozycji. Tam była linia, Mannerheima. Mannerheima mieli Finowie w 1940 roku. Pokazali sobie tą kurwa, gdzie ich miejsce. A tak szczerze mówiąc, to jak się ta linia nazywała? Linia na my. A zapomniałem już, kurczę. Naprawdę uważam, że dlaczego III Rzesza też przegrała wojnę? Nie, to nieprawda, że Hitler zaatakował Związek Radziecki i przegrał wojnę. Tak naprawdę, wyobraźcie sobie Państwo, Związek Radziecki, Ameryka, Francja, chociaż Francja wisi sprzymierzyła się z III Rzeszą, Wielka Brytania, inne mocarstwa, ich fabryki nie były bombardowane, fabryki zbrojeniowe. Tylko właśnie przemysł III Rzeszy był bombardowany. Z tym trzeba też się liczyć. Chociaż odkąd Albert Speer przystąpił do Ministerstwa Uzbrojenia III Rzeszy, produkcja ruszyła pełną parą. Także w 2 lata, gdyby Albert Speer od 1937 roku był ministrem uzbrojenia do spraw III Rzeszy, oni sobie wygrali na spokojnie tą wojnę. On przyspieszył tempo produkcji o 100% w 1944 roku. Przedłużył wojnę. Także pozdrawiam serdecznie Dashboard.